Czy masz świadomość? Porozumienie jest nieodłączną częścią nowego unijnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Usprawni ono organizację i współpracę krajowych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki temu oszuści, przestępcy zorganizowani i terroryści nie będą mogli w żaden sposób legalizować dochodów z przestępstw za pośrednictwem systemu finansowego. Vincent van Petegem, belgijski minister finansów. Wynegocjowane rozporządzenie Rady i Parlamentu Unii Europejskiej w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zakłada wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 tysięcy euro w całej Unii Europejskiej. Wszelkie płatności powyżej tej kwoty miałyby być dokonywane w formie bezgotówkowej. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważa to rozwiązanie za zbyt daleko idącą ingerencję w swobody obywatelskie oraz prywatność obywateli, a apeluje o wycofanie się z tego rozwiązania. Stanowisko ZPP pod tytułem Ograniczanie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku. Wmawia się nam, że powodem spadku używalności gotówki jest to, że zwykli ludzie po prostu naturalnie i nieuchronnie odwracają się od niej, ponieważ postrzegają systemy cyfrowe jako lepsze. Tak więc jest to zawsze przedstawiane jako zjawisko oddolne. Natomiast ja twierdzę, że w rzeczywistości wiele osób uważa system gotówkowy za niezbędny i preferuje to rozwiązanie. Bret Scott, Wojna z gotówką. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Jakub Binikowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dzień dobry Panie Jakubie. Dzień dobry. Panie Jakubie, wprowadzenie limitów płacenia gotówką w ramach Polskiego Ładu wywołało w zeszłym roku olbrzymie protesty, sprzeciw, głównie w internecie, ale jednak obywatele w social mediach, ale też w przestrzeni publicznej wypowiadali się przeciwko temu, żeby wprowadzać jakiekolwiek limity między płatności między firmami a właśnie konsumentami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ówczesny przesunął początkowo termin wprowadzenia limitu 20 tysięcy, a ostatecznie go odwołał przed wyborami. Teraz sprawa wraca za sprawą regulacji ogólnoeuropejskich. Czy może pan wyjaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi? Tak, to znaczy mamy tutaj kilka planów czasowych i powiedziałbym merytorycznych, bo jeśli chodzi o relacje między firmami, o relacji B2B, to te progi wymuszonych płatności bezgotówkowych między tymi podmiotami, one już funkcjonują od lat, są powiedzmy znane w jakiś sposób przez rynek przyjęte, choć skądinąd, kiedy kilka lat temu obniżano ten próg, powyżej którego płatność bezgotówkowa między firmami jest obligiem, no to my wtedy też protestowaliśmy, zajmowaliśmy stanowisko negatywne wobec tej zmiany. O tyle w ostatnim czasie, no taką nowością, jak tutaj słusznie pan redaktor zauważył, i na gruncie polskim poprzez te zmiany zawarte w Polskim Ładzie, a teraz na gruncie europejskim przepisów dotyczących przeciwdziałania terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy, na agendzie pojawia nam się wątek ograniczania możliwości stosowania gotówki w relacjach między biznesem a konsumentami, i to jest już temat, nawet powiedziałbym, no dalece groźniejszy niż te ograniczenia gotówkowe w relacjach B2B. Rzeczywiście było tak, że rząd w Polsce w ramach tego niesławnego Polskiego Ładu
zaproponował takie ograniczenie możliwości dokonywania przez no w zasadzie zwykłego Kowalskiego płatności w punkcie handlowym, punkcie usługowym powyżej 20 000 zł w formie gotówkowej. No i najpierw rzeczywiście przesuwano ten termin wejścia w życie regulacji w czasie. Był to skutek no, pewnego oporu społecznego, z którym ten przepis się spotkał. Oczywiście tutaj co do Polskiego Ładu było bardzo dużo głosów krytycznych, głównie jeśli chodzi o te zmiany w kontekście podatkowym. Natomiast co do limitu płatności gotówkowych B2C, to tutaj i my zajęliśmy twarde stanowisko i taki odbiór społeczny tego był bardzo negatywny. Więc w konsekwencji na końcu procesu udało doprowadzić się do tego, że z tych regulacji zrezygnowano w ogóle. Natomiast teraz faktycznie temat wrócił i dlatego podjęliśmy go w naszym stanowisku. No bo pojawiło się rozwiązanie w ramach projektowanego rozporządzenia, a w zasadzie wynegocjowanego już, jeśli chodzi o treść rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. To rozporządzenie zakłada wprowadzenie maksymalnego limitu płatności gotówkowych wynoszącego 10 000 euro w całej Unii Europejskiej. No i wszelkie płatności powyżej tej kwoty miały być dokonywane oczywiście w formie bezgotówkowej. No i tutaj znowu, no można powiedzieć, że 10 000 euro to jest próg no dosyć istotny, więc w większości takich codziennych sytuacji, powiedziałbym konsumenckich, on nie będzie nawet odczuwalny. Natomiast jest to wyraz pewnej tendencji do usuwania w ogóle gotówki z przestrzeni publicznej pod takim właśnie płaszczykiem walki z terroryzmem, z praniem brudnych pieniędzy, z działalnością przestępczą, z szarą strefą, etc. No i jest to tendencja z naszego punktu widzenia bardzo groźna i dlatego też wobec tego rozporządzenia również zajęliśmy stanowisko negatywne. A na czym, a może właściwie wcześniej, jakie są trzy najważniejsze argumenty państwa przeciwko wprowadzaniu tego limitu? No i na czym państwa opierają tą swoją argumentację, stanowisko? Ja bym tutaj powiedział, że jeśli chodzi o trzy argumenty, to pierwsze dwa zajmuje argument z wolności, ale w dwóch różnych wymiarach. No bo pierwszy argument taki, powiedziałbym, pryncypialne odnosi się do tego, że jeśli mamy relację konsumenta z przedsiębiorcą, no to między tymi dwiema stronami powinno dojść do uzgodnienia akceptowanej przez obie strony relacji formy płatności. Tak? To znaczy nie widzimy problemu absolutnie w tym, żeby byli na rynku przedsiębiorcy, którzy na przykład będą akceptowali tylko i wyłącznie jakąś, nie wiem, formę płatności gotówkową albo też bezgotówkową, będą mieli swoich klientów i w porządku. Jeśli nie będą mieli klientów, będą musieli dostosować się do rynku. I tak skądinąd też się stało, bo jeśli spojrzymy parę lat wstecz, no to wiele placówek handlowych kilka lat temu jeszcze nawet akceptowało wyłącznie płatności gotówkowe albo wyłącznie płatności gotówkowe poniżej jakiejś sumy. No i z czasem te punkty i tak musiały dostosować się do oczekiwań społeczeństwa, no bo nie ulega wątpliwości, że płatności bezgotówkowe stają się coraz popularniejsze, coraz powszechniejsze, no w zasadzie dla wielu ludzi stają się taką domyślną formą płacenia za towary i usługi. Więc w zasadzie rynek wymógł te zmiany. Jeśli chodzi o tego rodzaju postęp spraw, my nie mamy z nim żadnego problemu. W każdym razie sprzeciwiamy się temu, żeby odgórną regulacją narzucić stronom umowy jakąś koniecznie akceptowaną przez nie formę płatności. Drugi argument również odnosi się do wolności, ale odnosi się do wolności samego konsumenta. To znaczy konsument powinien mieć prawo decydować, jaką formę płatności on indywidualnie preferuje z różnych powodów. No nie wszyscy mają ochotę, by ich transakcje powiązane choćby tylko z numerem karty czy z kontem bankowym były w jakimkolwiek systemie rejestrowane i tak jak wspomniałem z nimi bezpośrednio powiązane. I tutaj na gruncie tym właśnie, przepraszam, zrobię tylko przerwę, napiję się.
Dla słuchaczy jesteśmy cały czas na linii. Nasz gość musi przepchnąć wodę. Dziękuję, przepraszam. Drugi argument to jest argument z wolności, ale wolności z kolei konsumenta, który, tak jak wspomniałem, wracając do wątku, powinien mieć swobodę wybierania preferowanej przez siebie indywidualnie formy płatności. Jeśli z różnych powodów to może być gotówka, to powinien mieć swobodę bardzo przepraszam, zakrztusiłem się. To powinien mieć swobodę z tejże gotówki korzystania, tak? Więc to jest argument drugi, czyli argument z takiej wolności bardzo indywidualnej. No i w końcu argument trzeci, nie mniej istotny niż te dwa pozostałe, a być może z punktu widzenia takiego publicznego istotny nawet bardziej, to jest argument dotyczący bezpieczeństwa. To znaczy w momencie, w którym jesteśmy, takim specyficznym momencie historycznym, rozmaitych napięć geopolitycznych, ale też bliskości tych ognisk zapalnych do polskiej granicy, wrażliwości polskich systemów też tam informatycznych na interwencje z zewnątrz w ramach choćby jakiejś hybrydowej cyberwojny. Gotówka stanowi takie fizyczne, namacalne zabezpieczenie obrotu gospodarczego. Więc w momencie, w którym następuje jakiś cyberatak, powiedzmy, na systemy bankowe, systemy płatnicze, wszystkie terminale w Polsce zostają wyłączone, gotówka jest tym naszym fizycznym backupem, który posiadamy i z którego możemy korzystać. Jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której gotówki na rynku nie będzie, no bo możliwość korzystania z niej zostanie ograniczona tak daleko, że jej posiadanie będzie w zasadzie bezzasadne. A są też takie głosy, żeby w ogóle w zasadzie odgórnie z gotówki zrezygnować, no bo wiąże się z kosztami jej przechowywania, produkowania, emitowania i tak dalej. No to w tym momencie takiego backupu pozostaniemy pozbawieni. No i w zasadzie pytanie pozostaje bez odpowiedzi, w jakiej formie będziemy wtedy rozliczać transakcje, których i tak będziemy dokonywać. Jak ocenimy stabilność tego obrotu gospodarczego wówczas? A panie dyrektorze, czy może pan przytoczyć jakieś przykłady z życia właśnie z ostatnich kilku lat, które by pokazywały na to, jaki gotówka ma duży związek z tym bezpieczeństwem finansowym zarówno naszego państwa, jak i nas wszystkich obywateli? Tutaj trudno mi się odnosić do jakichś przykładów konkretnych firm, ale wiemy skądinąd, że zdarzają się sytuacje, w których systemy pojedynczego banku, pojedynczej, nie wiem, sieci bankomatów, pojedynczego emitenta kart płatniczych przestają działać, spotykają się z jakimiś problemami technicznymi. Przez jakiś czas dokonanie transakcji bezgotówkowej w ramach jakiegoś systemu tego typu staje się niemożliwe. Jeśli ktoś odpowiednio wcześniej nie zabezpieczył sobie tej gotówki do dyspozycji, no to znalazł się w sytuacji, w której de facto nie jest w stanie zapłacić za swoje zakupy, nie jest w stanie opłacić miejsca parkingowego, zapłacić za bilet autobusowy, no bo zdarzenie jest, powiedzmy losowe. Oczywiście często te naprawy są stosunkowo szybkie, więc nie są to sytuacje długotrwałe, natomiast też często jest tak, że nie możemy zwlekać z zakupem jakiegoś produktu albo usługi, czy z dokonaniem zapłaty. No i w tym kontekście nawet, powiedzmy, 5-godzinna przerwa w dostępie do pieniędzy, które znajdują się na moim koncie i którymi mogę obracać za pomocą swojej karty płatniczej, no będzie dla mnie w wymiarze takim indywidualnym, personalnym bardzo dotkliwa, więc i takich sytuacji no, corocznie dzieje się przynajmniej kilka, tak, no słyszymy, czytamy o tym później w mediach, że taki bank miał gigantyczną awarię przez cały dzień. Klienci mieli problem z wyciągnięciem pieniędzy z bankomatu albo z zapłaceniem kartą. Ja nie mówię tutaj o tych przerwach technicznych, które zresztą dzieją się z reguły w nocy, więc są mniej dotkliwe dla konsumentów, ale tego typu awarie się zdarzają i wtedy mamy taki namacalny przykład, jak brak gotówki może doprowadzić do zaburzenia tego obrotu.
W Państwa stanowisku, stanowisku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, przypomnę tytuł, Państwo, słuchacze, możecie Państwo znaleźć to stanowisko. Ograniczenie płatności gotówkowych to krok w niewłaściwym kierunku. W tym właśnie stanowisku czytam, cytuję, wprowadzenie limitów gotówkowych nie wpływa na ograniczenie szarej strefy. Czy może pan wyjaśnić? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tak, ponieważ to ograniczenie szarej strefy jest wykorzystywane jako jeden z czołowych argumentów za wprowadzeniem limitów. Więc należałoby ten argument zweryfikować. No i okazuje się, że badania pokazują, że on staje się zweryfikowany negatywnie. To znaczy nie ma jakiejś jasnej korelacji między ograniczeniem limitu gotówkowego a spadkiem przestępczości, spadkiem jakiegoś wolumenu obrotu nielegalnych środków finansowych, spadkiem poziomu prania brudnych pieniędzy, czy spadkiem zagrożenia terroryzmem. Przypuszczam, że jest to związane z tym, że grupy przestępcze i środowiska zainteresowane potencjalnie wykorzystywaniem tego rodzaju środków w jakichś nielegalnych celach, no, znalazły inne sposoby na finansowanie swojej działalności, to znaczy no, niekoniecznie jesteśmy już w tej rzeczywistości, w której transakcji tego typu, czy środki finansowe na tego typu przedsięwzięcia zabezpiecza się w formie jakiejś reklamówki pełnej pieniędzy w gotówce. To często będą jakieś kryptowaluty znajdujące się w zasadzie w przestrzeni internetowej, w przestrzeni cyfrowej. To czasem pewnie będą też regularnie otrzymywane pieniądze, choćby przelewami. Natomiast no, struktura przestępstwa jest tego typu, że umożliwia takie postępowanie. Jak przypomnimy sobie akurat szczególnie dotkliwą w Polsce sytuację z mafiami VAT-owskimi, ze skalą wyłudzeń tego podatku, no to przecież to przestępstwo nie polegało na tym, że ktoś chodził z reklamówką pieniędzy, tylko polegało na tym, czy z workiem pieniędzy. Tylko tamte rozliczenia, te zwroty VAT-u nienależne, które przestępcy wyłudzali, no one były dokonywane w formie bezgotówkowej. Więc po pierwsze, badania nie wskazują na jakiś jasny związek między ograniczeniem płatności gotówkowych a spadkiem zagrożenia terroryzmem, spadkiem częstotliwości jakiejś prania brudnych pieniędzy, sytuacji tego typu. A po drugie, i to jest związane być może z wynikami tych badań, po prostu mamy już w tej chwili inne modele finansowania tego rodzaju działalności i pewnie świat przestępczy korzysta z innych narzędzi obrotu finansowego w własnym zakresie. A jakie alternatywne rozwiązania Związek Przedsiębiorców i Pracodawców proponuje, aby skutecznie właśnie walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, no a jednocześnie zachowując korzyści płynące właśnie z obrotu gotówkowego? To trochę nie jest nasza rola, żeby proponować tego typu rozwiązania, no bo to jest zadanie dla osób, instytucji, które zajmują się sprawami związanymi z bezpieczeństwem. Z naszego punktu widzenia bezpieczeństwo to jest jeden z argumentów przeciwko ograniczaniu gotówki. Natomiast no, my się co do zasady nie zajmujemy walką z praniem pieniędzy czy walką z finansowaniem terroryzmu, więc tutaj wydaje się, że to po prostu powinno być
w kompetencjach właściwych służb, żeby tę walkę skutecznie prowadzić, a na pewno nie my jesteśmy środowiskiem, które powinno w tym zakresie wychodzić z jakimiś konstruktywnymi propozycjami rozwiązań. My możemy jedynie nie spojrzeć, i to zrobiliśmy, na wyniki badań, skonfrontować je z tym, co się proponuje. Jak można zresztą słusznie i dosyć łatwo zauważyć, no my do całej reszty tych regulacji się nie odnieśliśmy. No nie odnieśliśmy się dlatego, no bo nie mamy tutaj tytułu do tego, żeby zajmować jakieś stanowisko w sprawie technicznych regulacji dotyczących właśnie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. To nie jest nasza rola, ale w tym wąskim wycinku, w którym widzimy, że to jest rozwiązanie, które jest najprawdopodobniej nieskuteczne, a z całą pewnością doprowadzi do ograniczenia zakresu swobody konsumentów, do ograniczenia wolności gospodarczej i potencjalnie do zaburzenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w państwie, no to tutaj zareagowaliśmy i wydaliśmy stanowisko negatywne. Także no, konkludując, wydaje mi się, że tutaj nad tym, w jaki sposób dalej ograniczać i walczyć z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, nad tym powinny zastanawiać się dedykowane, znaczy właściwe w tym kontekście służby, właściwe organizacje pozarządowe, właściwe środowiska eksperckie. My tutaj zajęliśmy głos w tym wąskim wycinku, który dotyczy bezpośrednio zakresu naszej działalności i naszej ekspertyzy. No właśnie, tutaj jest dobra ta podpowiedź pana dyrektora. Tutaj zwracam się do słuchaczy, bo często się pojawia takie pytanie, no dobrze, dobrze, dana osoba, dany obywatel protestuje przeciwko likwidacji gotówki, pojawia się argument o szarej strefie i pytanie takie, co w takim razie Kowalski czy Kowalska proponujesz? No i myślę, że w takich sytuacjach po prostu trzeba odpowiadać, trochę idąc tropem pana, tego, co pan powiedział, czyli no niech to wymyślą rządzący, oni po prostu, decydenci, politycy, urzędnicy, oni biorą pieniądze z budżetu, z naszych podatków, niech wymyślają, jak się zabezpieczyć przed szarą strefą, a nie proponują likwidację gotówki, bo uważają, czy mają takie wyobrażenie bardziej, że ona wpływa na zwiększenie szarej strefy. Idąc dalej... To jest pytanie... troszkę takie, jeszcze tylko uzupełnię, no bo to jest troszkę takie, gdyby w jakimś alternatywnym scenariuszu, jakbyśmy wyobrazili sobie, że któryś z ministerstw wpada na pomysł, na przykład Ministerstwo Sprawiedliwości, powiedzmy, albo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyobraźmy sobie, że któreś ministerstwo proponuje, że w celu skuteczniejszej egzekucji mandatów policja będzie miała prawo do, powiedzmy, natychmiastowego zablokowania środków na koncie obywatela bez zgody sądu, bez jakiejś decyzji prokuratury, po prostu w zasadzie tak z automatu. No to jest oczywiście scenariusz jakiś tam kosmiczny, natomiast załóżmy, że taka propozycja się pojawia na stole. No i w tym momencie oczywiście środowiska nie tylko gospodarcze, ale pewnie też zajmujące się prawami obywatelskimi naturalnie będą przeciwko temu protestować. No i jeśli w odpowiedzi pojawiłoby się pytanie, no to co proponujecie zrobić, żeby skutecznie egzekwować mandaty, no to sytuacja byłaby zupełnie absurdalna, tak? No bo to nie ci, którzy protestują w tej sprawie, są od tego, żeby wymyślać rozwiązania idące w tym kierunku, więc ponownie, no to jest tylko taki wymyślony i pewnie no bardzo daleko idący, ale specjalnie i celowo przyjaskrawiony przykład, ilustrujący tezę, że no jeżeli mamy rzeczywiście problem jakiś narastający z praniem pieniędzy, zagrożeniem terrorystycznym i tak dalej, to są odpowiednie do tego ciała, organy służby, które powinny się tym zajmować. Natomiast jeśli te interwencje potencjalne czy propozycje interwencji wchodzą na poletko ekspertyzy innych organizacji, innych osób, innych ciał, wtedy one oczywiście mają prawo reagować i nie są tym samym jakkolwiek zobowiązane do tego, żeby rozwiązywać problem źródłowy. To tyle tytułem uzupełnienia.
A jakie Pana zdaniem mogą być długoterminowe konsekwencje dla obywateli oraz dla małych i średnich firm, jeśli Unia Europejska doprowadzi do wprowadzenia tego limitu 10 tysięcy euro od płatności gotówkowych? Znaczy, długoterminowe konsekwencje są dosyć oczywiste, wydaje mi się. To znaczy, jeśli dzisiaj wprowadzimy limit 10 tysięcy euro, to prawdopodobnie za parę lat obniżymy ten limit do 5 tysięcy euro. Potem będzie potrzebnych jeszcze kilka lat, żeby obniżyć go do 1000 euro. A na końcu pewnie zdecydować, że skoro już jesteśmy na pułapie 1000 euro, no to w ogóle zrezygnujmy z możliwości rozliczania się gotówką. I to jest ta sekwencja, której należałoby się obawiać z przyczyn, które wspomniałem wcześniej. Jakie to będzie miało dla nas bezpośrednie konsekwencje? No, po pierwsze takie, że będziemy pozbawieni tej możliwości wyboru. Czy chcemy korzystać z płatności bezgotówkowych, czy chcemy korzystać jednak z fizycznego pieniądza. Po drugie, będziemy wtedy tak naprawdę uzależnieni w pewnym sensie ekonomicznym od dobrej woli operatorów płatności bezgotówkowych, bądź też od siły państwa, czy instytucji ponadpaństwowych, takich jak Unia Europejska, wobec tychże operatorów, no bo w momencie, w którym jedyną dopuszczalną formą płatności będą płatności bezgotówkowe, cóż będzie stało na przeszkodzie, żeby za każdą opłatę tego typu pobierać jakąś dodatkową prowizję. Oczywiście mamy regulacje, które przed tym w tej chwili chronią konsumentów, natomiast jeśli doprowadzimy do sytuacji, w której pozostaną tylko i wyłącznie płatności bezgotówkowe, to damy operatorom bardzo potężny oręż w dyskusji z regulatorem. Ja czytając Państwa stanowisko, właściwie w jednym miejscu zarezonowało ono u mnie w taki sposób, że no po prostu się zastanowiłem, raczej wzbudziło u mnie jakiś sprzeciw. Zaraz sobie je otworzę. Tu jest takie zdanie. Mając na uwadze, że rola gotówki w obrocie gospodarczym systematycznie spada i jest wypierana przez wygodniejsze i bezpieczniejsze formy płatności elektronicznej, wiemy też, że jest to wynikiem ewolucyjnych zmian zachodzących na rynku. I chodzi mi o to słowo ewolucyjnych zmian, o ten termin, bo z kolei ja tutaj zgadzam się z Bretem Scottem, którego zacytowałem na wstępie naszej rozmowy, że no, nie są to ewolucyjne i naturalne zmiany, tylko wywoływane przez lobby, które będzie korzystało na obrocie, kiedy zostanie zlikwidowana gotówka. Co pan na to? Ja jednak skłaniałbym się chyba ku tej hipotezie, że płatności bezgotówkowe w Polsce upowszechniły się w sposób dosyć naturalny. Oczywiście nie twierdzę, że nie było kampanii, które do tego zachęcały, że nie było no też pewnie dużych środków zaangażowanych do tego, żeby akurat te formy płatności upowszechnić, bo oczywiście były i nie jest to jakaś tajemna wiedza. Natomiast na koniec dnia, jeśli spojrzymy sobie na sytuację, no to tak jak wspomniałem, jeszcze kilka lat temu były sklepy, głównie w mniejszych miejscowościach, które w ogóle nie akceptowały płatności kartą albo akceptowały je jedynie powyżej jakiejś kwoty. Teraz już w zasadzie się z tym nie spotykamy. Jest to efekt czegoś. No jest to efekt tego, że prawdopodobnie do tego sklepu przyjeżdżali klienci, którzy jednak chcieli zapłacić kartą, nawet za drobne zakupy. I pewnie jest to kwestia powszechniejszego wykorzystania tych nieco bardziej zaawansowanych usług bankowych. No ludzie z kartami czują się coraz pewniej. No jak sobie przypomnę, 15 lat temu płacenie kartą za jakieś naprawdę drobne zakupy no było traktowane jako pewnego rodzaju pewnie ekstrawagancja. Dzisiaj jest to już zupełnie normalne, że nawet niewielkie sumy w sklepach są opłacane z wykorzystaniem kart.
Więc o ile byłbym w stanie przychylić się do tezy, że tutaj jakiś zintensyfikowany wysiłek tych podmiotów, które korzystają na upowszechnieniu płatności bezgotówkowej, on na pewno pomógł tej tendencji i przyczynił się do jej napędu, o tyle wydaje mi się, że na poziomie tym czysto konsumenckim po prostu naturalnie karty płatnicze rozpowszechniły się jako ta preferowana przez wielu forma płatności. I ostatnie pytanie. Jakiego ważnego pytania w temacie, o którym rozmawiamy, nikt panu jeszcze nie zadał i jaka jest na nie odpowiedź? To jest bardzo, bardzo ciekawy punkt wyjścia. Wydaje mi się, że w trakcie dzisiejszej rozmowy poruszyliśmy większość takich ważnych czy też kluczowych kwestii, do których odnosiliśmy się w naszym stanowisku. Musiałbym się chwilkę nad tym pewnie zastanowić, natomiast wydaje mi się, że takim wątkiem, który jest pewnie mało zeksplorowany, a który warto by było pewnie podjąć i zastanowić się nad nim głębiej, to nad tym, co wybrzmiało w trakcie odpowiedzi na jedno z poprzednich pytań, czyli nad tym, jaką pozycję tak naprawdę dzięki doprowadzeniu do likwidacji gotówki zapewnilibyśmy w obrocie tym podmiotom, które tymi płatnościami administrują. I wydaje mi się, że i ile kosztowałoby nas na koniec dnia całkowite oddanie tego przepływu pieniądza, tego krwiobiegu systemu finansowego tym kilku podmiotom, które na tym rynku operują, z całkowitym wycofaniem się z tego państwa jako emitenta fizycznych środków pieniężnych. To jest, wydaje mi się, rzecz, nad którą niewiele osób się zastanawia. Być może pan, tak naprawdę, widzę tutaj kilka scenariuszy, no to znaczy jeśli ta sytuacja rynkowa pozostałaby względnie niezmieniona, no to po prostu pozycja tych kilku podmiotów wzrosłaby w sposób całkowicie nieproporcjonalny, no i mogliby sobie pozwolić na znacznie więcej, przez co być może w rezultacie te płatności bezgotówkowe wcale by nie były dla nas ani tak wygodne, ani tak tanie, jak są w tej chwili, no po prostu nie byłoby tej zachęty do tego, żeby usługę udoskonalać. Albo być może, i to jest scenariusz alternatywny, wcale nie mniej prawdopodobny, a z punktu widzenia tych podmiotów także groźny, w którymś momencie za płatności bezgotówkowe i taki całkowity nadzór nad nimi zachciałoby odpowiadać państwo, no, albo organizm ponadpaństwowy, taki jak Unia Europejska. Słyszeliśmy o koncepcji cyfrowego euro. Więc to jest scenariusz alternatywny, że gdzieś na końcu drogi mogłyby być tylko i wyłącznie płatności z wykorzystaniem kart płatniczych, ale już nie dostawalibyśmy ich od banku i nie byłyby operowane, ich emitentem nie byłaby prywatna firma, tak jak jest teraz, tylko dostawalibyśmy je od państwa, ich operatorem byłoby państwo albo, tak jak powiedziałem, organizm ponadpaństwowy. I wtedy w takim scenariuszu już nawet na te prywatne podmioty nie byłoby miejsca na rynku, a o tym, z czym wiązałoby się zrealizowanie tego wariantu, no to można by było wiele pewnie powiedzieć. Na pewno zakres informacji, które o każdym obywatelu państwo posiada, drastycznie by się zwiększył. A jak pan wspomina o kilku podmiotach, to jakie ma pan na myśli podmioty? Proszę? Wspomniał pan przy odpowiedzi na to pytanie o podmiotach, o kilku podmiotach. I pytanie jest takie, jakie... Mam tu na myśli emitentów, operatorów płatności bezgotówkowych, tak? No to nie jest to jakiś szalenie konkurencyjny rynek, nie ma tam wielu małych firm, które się tym zajmują. No mamy w zasadzie na rynku europejskim przynajmniej dwóch dominujących graczy, jeśli chodzi o tych emitentów. No i o tym rynku mówię. W scenariuszu, w którym, tak jak powiedziałem, państwo albo organizm ponadpaństwowy miałby zakusy, żeby pełnię władztwa nad tymi operacjami
przejąć, no to naturalnie i one byłyby pozbawione swojego znaczenia. Tak? Więc mamy tutaj dwa scenariusze i wydaje mi się, że oba równie dystopijne. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Jakub Bińkowski, członek zarządu i dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.